Zastanawiam się, wiesz, nad czym? Tak. Nad kupieniem domu w Portugalii. Jak to wyglądało w praktyce u was? Jesteś gościem, który przeżył kawał czasu. 55 lat to jest, wiesz, to jest kawałek życia. Tak, tak. Podzieliłbyś się może jakimiś radami? Witam serdecznie i zapraszam na nowy odcinek. Na odcinek z bohaterem, który opowie nam o życiu w Portugalii. Zobaczcie, gdzie trafiliśmy. Zawsze chciałem w Portugalii pójść do takiej lokalnej, typowo lokalnej knajpki, gdzie przychodzą tylko i wyłącznie lokalni. I wyobraźcie sobie, że znalazłem taką knajpkę, nie wiem, na południu gdzieś, tutaj musieliśmy się przebić, ale dzisiaj w tej knajpce będziemy sobie pić kawkę z naszym nowym gościem. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry, Tomek. Czołem. Witaj. Dzień dobry. Tak się witają w Liberii. Tak? Tak? I jeszcze robią tak? I no tak właśnie, klikają. No to prosto z Liberii, tak że się nauczę od ciebie. Robert, przyjechałem tutaj do ciebie, do tej knajpki lokalnej, posłuchać trochę o życiu tutaj, ponieważ żyjesz kawał czasu. Słuchaj, Tomek, jestem tutaj 8 lat, także ja wiem, no trochę faktycznie. Jestem już od 15 roku, także pewne obserwacje są. Ale nie jesteś sam, jesteś z rodziną. Tak, tak, podjęliśmy taką decyzję. Dziękuję. Obrigado, muy obrigado. W 15 roku z żoną zdecydowaliśmy, że po prostu przyjeżdżamy tutaj. Tutaj sprzedaliśmy dom w Polsce, kupiliśmy tutaj nad oceanem, nie w Lizbonie, ale godzina drogi samochodem i z dziećmi, także to była no odważna decyzja. Odważna, tak, tak. Bo to nie było takie popularne w 2015 roku. Czyli oczywiście, że ludzie już... Polacy są narodem z tradycją emigracyjną dużo, jak wiesz. Także ta emigracja, wiesz, ma swoje... Cały świat, wszędzie są Polacy. Natomiast my nigdy nie mieliśmy w planie wyjazdu. Gdy się czuliśmy dobrze w Polsce, mieliśmy za sobą z żoną taki epizod, gdzie mieszkaliśmy we Francji w czasie studiów. Ja byłem 3 lata, żona 2. Ale gnaliśmy z powrotem do Polski, bo tam się tworzyła, to były lata 90. początek, tam było co robić. Te kraje zachodnie wydawały nam się nudne, bo już takie zorganizowane, wszystko już tu jest. Po co tu siedzieć? Tu dla nas nie ma Polska, a to było wyzwanie. Tam się wszystko tworzyło. No i, ale jednak okazało się, że w tym 15 roku serce mocniej zabiło w momencie, kiedy przyjechaliśmy tutaj na wakacje do przyjaciół. Bo oni taką byli forpocztą i kupili pierwsi tutaj dom, zatęsknili do słońca, chcieli po prostu być w kraju, gdzie jest chillowato, relaksowato, a my przyjechaliśmy do nich na wakacje. I tak się zaczęło. Robert, nie jest tak, że w Portugalii ciężko jest nawiązać bliższą relację z Portugalczykami? Słuchaj, tak jest, zgadza się, to jest dla mnie... niespodzianka. Mimo, że jestem tu już parę lat, to ciągle jest to dla mnie tak, takie odkrywcze. No. Dlaczego nie można? To są południowcy. No właśnie. Kojarzymy Hiszpanów, Włochów z takim Greków, prawda? Od razu skracają dystans. Natomiast byłem na spotkaniu niedawno z Olgą Tokarczuk. Ona tutaj odwiedziła Portugalię, była pierwszy raz. Bardzo fajną definicję ukuła. Ja ją tutaj powtórzę, bo mi się podoba i zgadzam się z nią. Jak się wjeżdża do Portugalii, to oczywiście masz wrażenie, że to jest kraj południowy. Tu nie ma wątpliwości, są palmy, roślinność, prawda, ludzie są smagli, jest przede wszystkim niesamowite słońce. Natomiast jak patrzysz na ludzi, to są introwertycy. Oni się zachowują jak Skandynawowie, nie chcę powiedzieć jak Niemcy, ale oni są do siebie. Akurat Tokarczuk, pani Tokarczuk się to podobało. Ja też się z tym zgadzam, bo to jest fajna mieszanka. Południowy kraj, a ludzie są spokojni, są skupieni na wnętrzu. Tak myślę. O, to jest miasto położone na 7 wzgórzach i wiesz, no to się zwiedza także góra, dół, góra, dół. Można się zmęczyć. Mi to osobiście bardzo odpowiada, bo ja się zakochałem w Lizbonie i dla mnie to jest wartość, że ta Lizbona jest taka inna, w każdym miejscu, każdy skwer, każda ulica, łatwo się zgubić,
ale ja w zgubieniu się widzę wartość. A masz takie poczucie, że Lizbona, że w kolejnych latach może troszkę ewoluować ze względu na napływ, wiesz, ludzi z Afryki? Bo tutaj, gdzie nie wyjdziesz, w centrum, no to widać mieszankę. Słuchaj, no może ona ewoluuje cały czas, ale nie tak szybko jak inne kraje europejskie, które na ten entuzjazm początkowy teraz no, reagują takim większym dystansem do tej imigracji z Afryki czy z innych krajów. Portugalia jest do tego przyzwyczajona, bo przecież Portugalia miała kolonie i Angola, Mozambik, to są afrykańskie kolonie. Oni zawsze byli w kontakcie z tą społecznością, powiedzmy, afrykańską, z czarnoskórymi. Czyli co, łatwiej im tutaj przyjechać do takiej Portugalii? Łatwiej przyjechać ze względu na język, ze względu... Oczywiście to jest inna kultura tam, Mozambik, Angola. I tutaj kontynentalna metropolia, tak, Portugalia, ale ja tego tak nie analizowałem, bo nie mam jakby kontaktu tutaj z Lizbończykami z tych kręgów. Natomiast tak myślę, że to jest bardziej naturalne, bo Afrykańczycy tutaj byli zawsze. No tak, zawsze. Konotacje. Tak. 8 lat temu, 2015 rok, przyjeżdżacie tutaj, przylatujecie tutaj z całą rodziną. Co wy tutaj zaczęliście robić? Może się zdziwisz, Tomku, ale nie mieliśmy żadnego pomysłu, bez koncepcji. To był impuls. Przyjechaliśmy tutaj na wakacje odwiedzić przyjaciół, którzy wcześniej, tak jak powiedziałem, zatęsknili do słońca. Polacy. I w ostatnim dniu pobytu dosłownie zdecydowaliśmy, że my też zostajemy. Czyli to była taka iskra. Tak, to była iskra. I to nie było ucieczka przed czymś, bo my się nieźle w Polsce czuliśmy. Były oczywiście jakieś tam... Ja miałem akurat z pracą wtedy takie zamieszanie, zawirowania. Bo pracowałeś jako dziennikarz. Tak, miałem swoją redakcję. Byłem redaktorem naczelnym ogólnopolskiego czasopisma, które dobrze prosperowało przez 15 lat. No ale potem... Lata 90. Lata 90, tak. Ale potem przyszedł kryzys lat 2000. Internet, który wyparł te drukowane media, czy zaczął wypierać. No i ja się jakoś wtedy nie byłem w stanie przestawić. Teraz wiem, że było to po coś, po to, żebym po prostu skoczył na głęboką wodę i w ogóle swoje życie przemienił, przetransformował. No i znalazłem się w Portugalii z dnia na dzień, bez pomysłu. I finalnie, jak już tutaj dotarliście, to jakaś taka iskra w głowie z pomysłem na życie? To jest naturalne, to jest taki pierwszy okres zakochania, nie? 2-3 lata, powiedzmy, entuzjazm, motyle w brzuchu, czyli zachwyt, wszystko to było piękne, ten błękit nieba, przede wszystkim ocean za oknem, bo kupiliśmy dom z widokiem poza Lizboną. Ale 2 lata mijają i nagle okazuje się, że życie jest takie samo jak wszędzie, po prostu te same wyzwania, nie chcę powiedzieć problemy, ale po prostu życie jest życiem. I trzeba dziecko posłać do szkoły, trzeba no przede wszystkim pracować, coś zrobić, zarobić, tak, utrzymać się. Jakieś relacje nawiązać sąsiedzkie, jest kwestia języka, wiadomo. I wtedy przyszła taka refleksja, że nie... Gdziekolwiek pojedziesz, jeśli nie będziesz miał tego spokoju, tego zaufania we własnym sercu, to będziesz ciągle szukał siebie, gdzieś, zmieniał te miejscówki, aż do końca swojego życia. Nie A chodzi o to, tego. żeby znaleźć ten spokój i to zaufanie, tą pewność w sobie. Przyjeżdżacie tutaj, tak na takim wielkim spontanie, no i trzeba coś zacząć robić w swoim życiu. Słuchaj, no usłyszeliśmy przede wszystkim głos serca w tym momencie, czyli poszliśmy za pasją. Poszliśmy za pasją, która polega na tym, że okazało się, że nasz dom jest duży, zawsze prowadziliśmy dom otwarty, zaczęliśmy tutaj organizować ludziom pobyty. Ludzie chcieli się tutaj po prostu zresetować, odpocząć, pogadać o życiu. Przyjechać na kilka dni. Przyjechać na kilka dni, pobyć w bliskości oceanu, przede wszystkim porozmawiać z nami, jeśli tak, albo pomilczeć, bo to przecież nie ma imperatywu. To też jest rozmowa. To też jest rozmowa, tak. To też jest jakiś wybór bycia z kimś w relacji. Ja zacząłem oprowadzać ludzi po Lizbonie, bo tak jak mówię, to miasto mnie totalnie pochłonęło i odkrywam tutaj miejsca poza szlakami godne poznania i to chcę ludziom przekazywać, tym się dzielić. Zacząłem pisać książki, napisałem 2 książki, z których jestem dumny. Także... Opowiedziałeś w nich, w tych książkach, o swoich błędach, które popełniłeś, dobrze? Dobrze mówię? Druga książka, która ma dosłownie parę miesięcy, jest jeszcze ciepła. Nazywa się Pamiętnik z okresu dojrzałości, bo mam 55 lat.
i zrozumiałem, że mogę się podzielić pewnym życiowym doświadczeniem, które jest bardzo indywidualne, intymne może momentami, ale okazuje się, że to jest coś bardzo uniwersalnego, bo każdy z nas dąży do tego samego. Do spokojnego życia, w przepływie, z radością, z uśmiechem na twarzy. I o tym piszę w książce. Jak do tego doszedłem? Czyli co, ogólnie w tej książce można znaleźć odpowiedzi na takie nurtujące nas pytania, jak człowiek dorasta? Ja znalazłem te odpowiedzi dla siebie. To była książka taka bardzo autoterapeutyczna. A teraz mam feedbacki, że ta książka ludziom pokazuje pewne możliwości, bo ja tam przekraczam swoje ograniczenia. To swoje umniejszanie sobie, które przez większość życia miałem. Nie jesteś gościem, który urodził się w Polsce i mieszkał przez całe życie w Polsce. Była też Francja, studia we Francji. Słuchaj, tak, to była końcówka PRL-u, czyli lata 80. Też dość odważna decyzja. Wyjechaliśmy wtedy z moją dziewczyną, studiowaliśmy romanistykę w Krakowie, do Paryża. I tam mieliśmy 3 lata epizod francuski. Ale Zachód nam się nie podobał. Myśmy lizali cukierek przez papierek, bo nie mieliśmy pieniędzy, byliśmy biednymi studentami ze wschodniej Europy. I szybko po 3 latach cudownych, romantycznych, Paryż, co ja tu będę opowiadał, ale wracaliśmy do Polski, bo tam się tworzył nowy kraj, tam było co robić. I nigdy nie zamierzaliśmy wyjechać z Polski. Dopiero teraz, mówię, w 15 roku wycieczka tutaj na wakacje i nagle impuls, bo zapragnęliśmy żyć zgodnie z tym, co serce mówi, czyli robić to, co lubimy. 55 lat, epizod we Francji, ale też z tego, co zrozumiałem między wierszami, nie było tej wiary w siebie chyba, nie? W tamtym czasie. To już jest moja taka indywidualna ścieżka, po prostu no... Wynosimy coś z domu, wynosimy coś z naszego środowiska. Ja mimo tego, że fajnie się czułem w swojej skórze, nie miałem jakichś tam wielkich kompleksów, ale jednak byłem w takiej kulturze undergroundowej, garażowej, dość czarnej, depresyjnej. Nosiłem czarne ubrania, czarna skóra, punkowe klimaty. I to mnie ciągnęło w dół. Uratowała mnie rodzina, to, że poznałem cudowną kobietę, z którą jestem 30 lat. 3 dzieci, bo mamy taką piękną rodzinę. I to była dla mnie taka deska, której się złapałem. Teraz to widzę z perspektywy czasu. To mnie uratowało. I teraz te... portugalskie słońce to już w ogóle jest sama radość życia. I te dzieci? Też trzeba zaznaczyć, że jedno gdzieś tam... Dzieci złapały swojego podróżniczego bakcyla i one już inaczej patrzą na świat, już nie są przywiązane do jednego miejsca. Jeden syn studiuje, zaczął w Glasgow, teraz jest we Włoszech i jedzie na Erasmusa do Brazylii w sierpniu. Drugi syn dostał się tutaj na filmówkę w Lizbonie, także realizuje swoje pasje związane z filmem. Córka jeszcze gdzie indziej. Córka jeszcze gdzie indziej, bo w krajach bałtyckich. Na Łotwie. Na Łotwie, tam poznała chłopaka, tam jest zadowolona z tego, co robi. Super. Także inne czasy, nie chcę powiedzieć, że kiedyś było trudniej, teraz jest łatwiej, bo młodzież ma swoje wyzwania. Ja na to patrzę z większą pokorą, ale przede wszystkim jestem pewny, że możemy wybierać w każdej chwili, co chcemy, jak chcemy żyć, w każdej chwili, jak się czuć ze sobą samym. To jest dla mnie największe odkrycie, które może zyskałem dzięki Portugalii. Czyli co, wszystko, co nas spotyka, jest naszym wyborem? Wszystko jest naszym wyborem. Piękne miejsce. Moim takim wielkim marzeniem jest mieć taką bramę. Taki, wiesz, taką drogę do domu i żeby goście mogli, wiesz, tak po prostu poczuć to podwórko, ten taki dworek. No, ale to nie o moich marzeniach, Robert. Myślę sobie tak, jesteś gościem, który przeżył kawał czasu. 55 lat to jest, wiesz, to jest kawałek życia. Tak, tak. Podzieliłbyś się może jakimiś radami? Słuchaj, jeśli ktoś zapyta, to ja się dzielę, bo ja nie jestem misjonarzem i nie jestem terapeutą. Pierwsza rzecz, wdzięczność. Wdzięczność po prostu otworzyła we mnie miejsce na nowe, bo jak... Ja byłem minimalistą życiowym, ale urodzony pod szczęśliwą gwiazdą, czyli super praca, super rodzina, ale nie byłem gdzieś bardzo od bebechu wdzięczny za to, dlatego tą pracę straciłem i potem musiałem pracować fizycznie. W ciężkich warunkach, naprawdę. Azbest, takie rzeczy, remonty pieców przemysłowych we Francji, bo znam język. Jeździłem jako tłumacz, ale byłem pomocnikiem murarza. Taki paradoks. I wtedy pamiętam, że to była jedna noc w Alpach koło Grenoble, w hotelu przyszła do mnie: człowieku, czy byłeś wdzięczny za pierwszą robotę, za swojego redaktora naczelnego, za super bywanie na salonach?
Nie, poczułem wdzięczność. Poczułem wdzięczność też za te piece, za tą ciężką robotę, że mogę zarobić mimo wszystko. I jak odrobiłem to, zobaczyłem to, piece odeszły, trudna praca odeszła, pojawiła się Portugalia, znajomi zaprosili na studia, na wakacje. Czyli wdzięczność, wdzięczność i jeszcze raz wdzięczność. Za wszystko, za małe, duże za rzeczy. Za wszystko, nawet za trudne doświadczenia życiowe. Nawet jeśli się wywracasz i chcesz złożyczyć wdzięczność, bo to ci ma coś pokazać, że musisz po prostu czytać lepiej znaki, czytać lepiej rzeczywistość, zatrzymać się na chwilę, posłuchać swojego wewnętrznego głosu. Wdzięczność za trudną lekcję, że tak powiem, trudne wydarzenie, doświadczenie. A druga lekcja? Druga lekcja to jest moja bardzo osobista, ale myślę, że ona może zainteresować innych. Mając 40 lat, mając własną firmę, dom zbudowany, dzieci, spełnione życie, zaległem na kanapie. Mówię o takim psychicznym nastawieniu. Po prostu wygodnictwo, leżenie, już wszystko osiągnąłem. I wtedy przyszła ta praca fizyczna, straciłem super robotę i to miało mi coś pokazać. I teraz tak, jak to odrobiłem, przyjechałem do Portugalii, wziąłem udział w castingu, wystąpiłem w reklamie BMW światowej, i7. I co się okazało, że znowu poczułem, że osiągnąłem jakiś top swój taki życiowy, tak? Super wystąpić w reklamie, zarobiłem sporo pieniędzy w 5 godzin. I wtedy zrozumiałem, nie ma mety, nie ma czegoś, co cię ogranicza, sufitu, ciągle możesz więcej, bo człowiek jest istotą nieograniczoną w swoich możliwościach, potencjale, w marzeniach. Czyli broń Boże, nie kładź się na kanapie, bo już osiągnąłeś tak wiele, bo przecież zagrałem w reklamie BMW telewizyjnej, znajomi z Polski dzwonili. Nie! Nie ma sufitu, nie ma mety, nie ma ograniczenia. Jeszcze można więcej, więcej, ale z pokorą, nie, że zjadłem wszystkie rozumy. To jest moja lekcja. Czyli co, dążyć do celu? Dążyć do celu i nie stawać. Jak się cel osiągnie, to są kolejne. Stawiać sobie cele, nie? Stawiać sobie wyżej. Nie, żeby kompulsywnie te cele osiągać i po prostu szukać znowu siebie w biegu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nie ograniczać siebie, bo jesteśmy stworzeni do podbijania w pozytywnym znaczeniu kosmosu, to wszystko jest dla nas, dla człowieka. Jeśli to robimy z przestrzeni serca, z poszanowaniem drugiego, otoczenia, natury, to wszystko się uda. I tak, taki przekaz mój. Wdzięczność. Wdzięczność. I działanie. I działanie bez wyznaczania sobie kresu, że to jest koniec i na tym kończę. Jest ciągle dalej, tak jak ci żeglarze, którzy płynęli i wiedzieli, że coś jest dalej. Wierzyli, że coś jeszcze coś jest za horyzontem. Coś jest jeszcze za horyzontem, coś ich tam pchało. Czekaj, gdzie my jesteśmy? Bo tutaj no taka dość ciekawa tabliczka jest. Tak, no to jest oczywiście, to są składy cukrowe, bo z kolonii dawnych, z Brazylii głównie przewożono cukier z Chiny cukrowej. To jest ulica Rua de Açúcar, ulica cukrowa i składy cukrowe. Proszę bardzo, jesteśmy blisko portu, blisko Tagu. Także działa to bardzo na wyobraźnię. Możemy sobie wyobrazić. Ile cukru wielkie być. Podróże i słodkie życie i bogato. Tak jest, bogato. Na bogato. Jesteśmy blisko portu, ale tutaj na każdym rogu coś tu się blisko wyłania. Portu i tu się można przenieść. To jest właśnie urok Lizbony, że nagle możesz się znaleźć i poczuć się jak, nie wiem, w Ameryce Południowej, w Azji. Lizbona jest tą mieszanką, prawda? Słuchaj, ja tutaj trochę mam poczucie, jakbym wkraczał w czasy Marco Polo. No. Weneckiego podróżnika, który, wiesz, przedzierał się na Daleki Wschód. Co? Tomku, trochę tak jest. Jaki zapach tutaj. Myślę, że wchodzimy do... Ale zobacz. Zapachy kadzidy. Tak. Się nie da opowiedzieć przez kamerę. Znaczy opowiedzieć się da, ale... Żeby wiesz, to są wojownicy chińscy. Tak. Armia chińska. Porcelanowa, że... Trochę jak jaskinia... Ale zobacz, jakie skrzynie. O kurczę. 785 euro ta skrzynia. Byłbym w stanie chyba nawet zapłacić, tak mi się podoba. O, piękne. Te komutki, patrz, z litego drewna. Ale cudo. Nie no, moje serce skradzione. A tu jakie to jest głębokie, ty Robert. Gdzie my się znaleźliśmy? Nie wiem. Człowieku. Jesteśmy sami w ogóle. Gdzie? Człowieku, ty jesteś jak magnes na ciekawe miejsce. Słuchaj, tak, dlatego ja zapraszam do takiej Lizbony. Starego magazynu.
Gdzie my jesteśmy, ty? Zobaczcie na to, no jeden ochroniarz tutaj. Czaruś! Czaruś! Kierownika byś nie ugryzł. Jak już będę mieć swoje miejsce na ziemi, moi drodzy, to chciałbym mieć takie antyki w swoim domu. Słuchajcie, jesteśmy z Iwanem. Iwan tutaj jest 20 lat już, 20 goda. Tutaj jest w ogóle wielki, stary magazyn wina, a tam jest napisane chleb i wino. Zobaczcie, jaka wielka fabryka wina. Iwan nam pokazuje. Iwan jest z Rumunii. Vino e amigo. Antigu, це значить, що вино і чоловік, вони майже старші, антигу. А, окей. Не знаю, що це значить. Віно amigo, czyli vino dla przyjaciela, dla друга. Vino dla друга, dla przyjaciela. No, niesamowite, że nas tutaj Iwan po prostu wpuścił, bo tutaj widać, że następuje renowacja. No, widzicie, jak tutaj z Robertem człowiek wyjdzie na miasto, to nie mam pytań. Tutaj było przetrzymywane wino. Nie wiem, tu może jakieś silosy. Tutaj przez te rury płynęło winko. Tutaj się musiało przelewać naprawdę. Miliony litrów. Miliony litrów, kochani. Iwan tutaj mówi, że tutaj w tym całym ośrodku będzie bar, tutaj będzie restauracja. Zobaczcie, próbują przekształcić tego typu miejsca w miejsca użytkowe. Chłopci, czyli cała ekipa tutaj ten. No, fajnie. Tak jak zaskoczyło nas to miejsce z winem, to pytanie zasadnicze, co cię zaskoczyło, Robercie, jak przyjechałeś tutaj do Portugalii? Tak, były takie rzeczy. Zaskoczyła mnie portugalska zima, bo byłem przekonany, że przyjeżdżam do kraju słonecznego i faktycznie to jest bardzo, bardzo słoneczny kraj. Natomiast zimy są przykre, dlatego że tutaj generalnie nie ma ogrzewań w domu, albo domy są gorzej ocieplone i jest wilgoć, ponieważ mieszkamy nad oceanem. Nawet jeśli nie ma mrozu, to ten chłód przenika do kości. I tutaj te 3 miesiące, na szczęście krótkiej zimy, no, dają popalić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, karne społeczeństwo. To się może wydawać czymś pozytywnym, ale zauważyłem, że oni chcą tutaj wszystko kontrolować, że ubezpieczają się, ubezpieczają samochody, ubezpieczają się na życie, ubezpieczają laptopy, telefony. Czyli to jest troszeczkę obce mojej filozofii życia, gdzie uważam, że nic nie możemy kontrolować poza naszym nastawieniem do rzeczy, które się dzieją, tak? Na stan umysłu, bo na to może mieć wpływ. To jest jedyna rzecz, nasz nastrój, to wybieramy. A oni tu kontrolują swoje otoczenie, rzeczywistość, swoje życie. Myślą, że kontrolują. Złudne to jest. Smutne, bo jak się patrzy... Złudne. Złudne i trochę smutne, jak się na nich patrzy, bo całą energię dają na tą kontrolę, zamiast... Ja nie chcę powiedzieć, że oni nie żyją, bo oni potrafią celebrować życie, ale trochę ta energia idzie w gwizdy momentami. Wspominałeś coś o komplikacjach z synem. Znaczy, to może za dużo powiedziane komplikacje, ale jak rozmawiamy o wyzwaniach, jakimi była dla nas Portugalia, jakie powodowała, to był taki moment, że zorientowaliśmy się po sprzedaniu domu w Polsce, a przed zakupem, czy w trakcie, jak kupowaliśmy tutaj, na co my się tak naprawdę piszemy i na jaki skok wykonujemy na głęboką wodę. I byliśmy tacy troszeczkę jedną nogą tu, drugą tu. I syn, który miał 12 lat, wyczuwał naszą niepewność. I w momencie, kiedy podjęliśmy decyzję taką od środka, złapaliśmy za te szoty i ten jacht popłynął już na takim bakształu ostrym, to on też zobaczył, że rodzice są przekonani, są zdecydowani i poszedł za tym. A do tego momentu, kiedy my się wahaliśmy, on to rozgrywał, on też się wahał, był niepewny. Komunikował nam, że kończy mu się jakieś życie, bo wyrywamy go z jego naturalnego środowiska. I to było duże wyzwanie. Ale wtedy poczuliśmy, co to znaczy podjąć decyzję taką naprawdę i już nie oglądać się za siebie. Decyzja podjęta, idziemy do przodu. Działamy, to się dzieje. No i zobacz, i synowie, i córka. Teraz, po latach, mogę powiedzieć, że to był świetny ruch.
dzieci też z tego korzystają, wszyscy gdzieś tam Portugalię poczuli mocno i odcinają kupony i czerpią owoce garściami. Wyjście poza strefę komfortu teraz daje owoce. W praktyce, to jest wyjście poza strefę komfortu, które dzieci zobaczyły w praktyce i same teraz w swoim życiu to stosują. Zastanawiam się, wiesz, nad czym? Tak. Nad kupieniem domu w Portugalii. Pod twoim kątem. Nie wykluczam, wiesz, nigdy nie można w życiu mówić, że czegoś nie będziemy robić, albo że, no wiesz, że czegoś nie zrobimy. Zastanawiam się, jak to wyglądało w praktyce u was. Słuchaj, poszło to bardzo wartko, zgrabnie, dlatego że to jest jednak Unia Europejska, także nie było tu jakichś komplikacji formalnych. Oczywiście byliśmy w dobrej sytuacji, bo mieliśmy gotówkę, sprzedaliśmy dom w Polsce, kupiliśmy tutaj. Rynkowa transakcja, z żadnych komplikacji. Bez problemu poszło. Tak, to jest Unia Europejska, jest kwestia jakiejś tam formalności oczywiście, akt notarialny. Kupienie nieruchomości w Portugalii. Tak. Można powiedzieć, że jest tutaj taniej niż w Polsce? Słuchaj, tak, w naszym przypadku było to opłacalne. Sprzedaż w Polsce pozwoliła nam na zakup tutaj, także okazało się, że tam mieszkaliśmy na Śląsku, mieliśmy własny dom. Tutaj kupiliśmy dom nad oceanem. Natomiast sama Lizbona, jeśli mówimy już o Lizbonie, jest droga. Jest, myślę, dwa razy droższa, jeśli chodzi o nieruchomości, od Warszawy. Porównuje mniej więcej ceny. Także to nie jest... Trudno tutaj przystawić jakąś linijkę. To się zmienia w zależności od regionu, od miasta. Bo wy mieszkacie 70 km od Lizbony, gdzieś tak, nad morzem. Północ, nad morzem, oceanem. Tak, w takim miejscu, które jest Mekką surferską. Tam przyjeżdżają surferzy przez cały rok. Także mamy ciągły dopływ turystów, jest fajnie. Dobra, a jeżeli zapytam cię tak, ile dni zajęło od pomysłu kupienia domu do realizacji i wprowadzenia się? Czyli to trwało rok u nas, dlatego że no, pomysł się pojawił, tutaj jakiś zadatek. Potem była kwestia no, niełatwa ze sprzedażą domu w Polsce. To był dość drogi, duży. Także to zajęło nam szukanie klienta pół roku ponad. I też pojawiali się różni ludzie, no sprzedaliśmy idealnie, bo poczuliśmy jakby człowieka. Też niełatwo było nam się rozstać z domem, który kochaliśmy, budowaliśmy sami. Rok czasu, odpowiadając na pytanie. Uważam, że bardzo szybko. Tak? No zamknęliście taki bardzo długi, no, ważny etap w życiu. Od wakacji do wakacji to trwało mniej więcej. Super. Tak. I duża praca taka wewnętrzna, puszczanie tego domu w Polsce i już nastawienie się na nowo, na coś nowego. Wypłynięcie na głębokie wody. Żebyście też mieli pogląd, bo weszliśmy tutaj do kamienicy starej. Chyba jest niezamieszkana, tak przynajmniej wygląda, a może jest zamieszkana, tak jak Robert zaznaczył, że to może być schłod. Ale nie wygląda na schłod, bo jest prąd doprowadzony, są numery. Tutaj normalnie ludzie mieszkają, moi drodzy. Idę na górę. Padeczka. Czy ktoś tutaj mieszka? Será que pra mim? Não vou me precipitar. Paciência, uma ciência. Ruszamy dalej eksplorować miasto i kontynuować rozmowę z naszym bohaterem. Autostop w twoim życiu, bo jesteś autostopowiczem. Słuchaj, no faktycznie to jest coś, co gdzieś tam nas też połączyło, bo ja dowiedziałem się, że ty też masz sentyment i też praktykujesz. Czasy się zmieniają, co prawda, ale myślę, że zasada jest podobna. I to jest coś bardzo bliskie memu sercu, bo to nie jest banalna rzecz, że tam złapiesz auto, gdzieś dojedziesz. Ja studiowałem we Francji. W takich czasach, gdzie ten autostop pozwalał mi zaoszczędzić trochę pieniędzy i do Paryża jeździłem regularnie autostopem i z powrotem do domu, do Polski. Czego mnie nauczył? Przede wszystkim totalnego zaufania i takiego spontanu, co potem w życiu bardzo się przydaje. Zaufanie, że zawsze się uda, że zawsze dojadę, że zawsze spotkam ludzi, którzy są przyjaźni, że nic złego mnie nie spotka i to jest niesamowita praca z psychiką swoją. To jest coś, co mi się przydaje teraz na co dzień w życiu, dzisiaj, obecnie. Wychodzenie poza komfort. Nie wiesz z kim będziesz, gdzie będziesz nocował. Ja powiem taką ciekawostkę. 5 lat temu miałem taką fantazję, że wymyśliłem, że córkę zaproszę w podróż autostopową i dograłem winobranie we Francji, jak to kiedyś było ze mną 30 lat temu, jako student jeździłem na winobranie.
u tego samego człowieka, dograłem winobranie, zabrałem córkę i pojechaliśmy z Portugalii autostopem. I dla niej, tak, ja już taki siwy pan, dla córki to było przeżycie nieprawdopodobne, bo tak samo poczuła tą wartość, jaką daje autostop. I myślę, że do dzisiaj mówię, że to było jedne z lepszych wakacji, większa przygoda życia z tatą, takie no naprawdę dla nas integrujące, ja z córką. Złapała tego bakcyla, nie żeby teraz jeździł autostopem, ale to chodzi o to, że w tym życiu poczuła taką pewność siebie większą i to, myślę, o czym mówiłem wcześniej. Wejdę tak słowo, myślę, że może ten autostop nieco pomógł później w decyzji przeprowadzenia się do Portugalii. Słuchaj, na pewno mi, ja jeździłem też autostopem z żoną, potem jako studenci oczywiście w tamtym czasie, także to było takie zaufanie, to rzucenie się na głęboką wodę. Ja to ciągle podkreślam, to jest bardzo podobny mechanizm tego uwierzenia, że na pewno wszystko będzie dobrze, tylko trzeba podjąć tą decyzję i zrobić ten pierwszy krok. Nie bać się. Nie bać się. Wyjść z domu. Iść z tego za zaczyna się przygoda i podróż. Dla kogo, Robert, jest Portugalia? Mogę powiedzieć, że na pewno dla mnie, bo to praktykuję w codzienności dla mojej rodziny. Na pewno się sprawdziła. Na pewno dla ludzi, którzy kochają słońce, którzy kochają przestrzeń, którzy kochają czyste powietrze, bo tutaj ja się cieszę, tutaj nie ma przemysłu, Portugalczycy może ubolewają, ale... No właśnie, z tym przemysłem i z pracą, ciągnąć dalej wątek. No właśnie, jeśli ktoś tutaj chciałby przyjechać, nająć się do pracy, tak jak jeździ się do Niemiec, czy Polacy jeździli do Skandynawii, do Norwegii, to Portugalia nie jest jakimś rajem wielkim, tak jak Hiszpania, ona ma swoją specyfikę. Można tutaj własny biznes rozwijać, bo polska przedsiębiorczość tutaj jest w cenie. Tutaj możemy się wykazać, my mamy takie fajną smykałkę do interesów, do handlu, ale ja tutaj odnajduję przede wszystkim miejsce dla realizowania swoich pasji, czyli Portugalia jest dla ludzi, którzy kochają wolność. Czyli co, reasumując, człowiek, który ma pomysł na biznes, by się tutaj odnalazł, i człowiek, który może już jest na kolejnym etapie życia. Ktoś, kto jest przedsiębiorczy. Dzieci wyszły. Tak, i ktoś, kto jest na kolejnym etapie życia, jak powiedziałeś, czyli kocha wolność, czyli może realizować swoje pasje, można teraz pracować online, także możesz tutaj, wiesz, podróżować, zwiedzać, robić programy, tak jak ty się realizujesz fantastycznie, to wszystko tutaj Portugalia daje. Mm-hmm. To jest piękny kraj, mały, który jest bardzo zróżnicowany, przy czym ja lubię traktować cały Półwysep jako miejsce dla mnie do życia, bo Półwysep Iberyjski jest bardzo atrakcyjny, nie tylko Portugalia, ale przecież obok mamy cudowną Andaluzję, Hiszpanię blisko, tak, aż po Pireneje. To jest, dla mnie to jest jedna całość. Każdy coś sobie znajdzie. Każdy coś znajdzie. Klimaty fantastyczne. Robert, ja już ci dziękuję bardzo za wystąpienie w odcinku. Zaraz ci tutaj przybijam piąteczkę. Dzięki. Bardzo Tomek, dziękuję, dzięki, Robert, za rozmowę. Cieszę się w ogóle na nasze spotkanie i dziękuję za tą rozmowę, bo odkryłeś troszkę siebie. Odkryłeś przed nami też Portugalię z innej perspektywy. Moi drodzy, raz jeszcze dziękuję, Robercie, za wystąpienie na odcinku. Miłe słówko, czyli tak zwany ślad węglowy na kanale z dobrym słowem dla Roberta. I co, moi drodzy, łapka w górę. Oczywiście ten, kto nie jest na kanale, nie subskrybuję, to koniecznie zostawcie też subskrypcję, żeby nie ominąć kolejnego odcinka. A tymczasem co? Żegnamy się i do zobaczenia za dni kilka w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Robert, zapraszam do Lizbony. Czego ja ci mogę życzyć? Słuchaj, kontynuacji, byle nie przeszkadzać, żeby było jak jest. A ja zapraszam serdecznie do Lizbony wszystkich śmiałków, którzy chcą się tu zmierzyć z wiatrem, z oceanem, ze słońcem. Słuchajcie, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć, skontaktować się, poczytać o Robercie, wejdźcie na www.niebomamtu. Niebo mam tu, w opisie będzie pod filmem. Tymczasem trzymajcie się, serdeczności i do usłyszenia.